Cię w ogóle nie przejmuję, bo przecież tutaj on mi nic nie zrobił. Wydaje mi się, że ja mu większy kuku zrobiłem. Wydawało mi się, że też wygrałem pierwszą i trzecią, ale nawet jeśli on wygrał, chociaż wydaje mi się również, że nie zaliczyli mi knockdownu, ale muszę to zobaczyć. Pamiętajcie, że ja w oktagonie tego nie widziałem od boku. Nie wiem, czy to było po ciosie, czy nie, ale to jest nieważne, bo ostateczne rozwiązanie konfliktu poznacie za 6 tygodni. Za 6, czy za 8, czy za 7, nie jestem w sumie pewny. No, a ciekawych info dowiecie się na dniach. No chuj, no, muszę sobie obejrzeć waleczkę. Kurde, jedyne co to jest mi szkoda, że nie dałem z siebie więcej na tej walce, ale jakoś tak szybko mi to zleciało i w trzeciej rundzie nie usłyszałem minuta, usłyszałem 10 sekund i dopiero ruszyłem. No niestety, ale nic się nie wydarzyło naprawdę. Jebać się, kurwa, no przecież nie dostałem w pizdę, co najwyżej tam dwoma ciosami czy coś. Dobra, pozdro. I w kontakcie. Słuchajcie, za 6 tygodni, oczywiście w pool jest auto, ale ja uważam, że po tym nokaucie, który zafundował Shelly, to właśnie jemu się należy i ja uważam tak samo właśnie, Shelly powinien dostać samochód. Tak jest, ale chodzi mi o to, że ten samochód miał być w puli za 6 tygodni, ale jak dla mnie nie musi być w puli, moim zdaniem zasługuje Shelly na to. Słyszysz, Shelly'ga należy się za ten nokaut, wow, co za nokaut. Słyszysz, Shelly'ga należy się za ten nokaut, wow, co za nokaut. Kurwa, ja obejrzałem tą walkę i tak, knockdownu po ciosie mi nie zaliczyli, trzecia runda też dla mnie, także mordeczki, wygraliśmy tą walkę. Nie ma opcji, żeby trzecia runda poszła dla Polańskiego. Tutaj sędziego szanuję, jednak przy każdej mojej akcji przerywał. No jestem przekonany, że wygrałem tą walkę, jestem przekonany, że ją wygrałem. Jebać, nic się nie stało. Ej, obejrzałem ją na 100%, ją wygrałem. Ej, nie miałem ochoty gadać takich rzeczy, ale no tak już jest, to jest ich pupilek, ale za kilka tygodni nie będzie miał wymówek, kurwa, bo będzie walka no limit. Mordeczki moje kochane, tym, którzy we mnie wierzyli, dziękuję serdecznie za wsparcie. Tym, którzy nie wierzyli, również dziękuję, bo dzięki wam jestem tu, gdzie jestem. Co do tego Rama, olejcie temat, wyjebane. Ja, kurwa, zrobiłem swoją robotę, no i tyle. Teraz idę na melanż, także już się dzisiaj pewnie nie zobaczymy. Iron Shelly! Iron Shelly! No, także bez zbędnego pierdolenia. Teraz idę się napić, trochę pomelanżować i pewnie się jutro do was odezwę, bo dzisiaj już pewnie za niedługo nie będzie miało to sensu. Pozdrawiam serdecznie, ściskam, całuję i co, no? Robimy swoje, bo wyznaczone cele przebędzają wszystkie pierdolone paranoje. Au. No i co, kochani? Udało się! Au! Nawet nie wiecie, jak się cieszę, nie? Wracam do chaty odpocząć, przytulić dziewczynę. Dzięki.